Czy karma wróci do narcyza? Narcyzi nigdy nie są szczęśliwi. Zawsze szukają więcej i więcej i porównują się do innych. A potem uważają swoje życie za lepsze. Narcyzi często czują, że trawa jest bardziej zielona i uwielbiają ulepszać rzeczy i ludzi w ich życiu. Czasami narcyz, któremu brakuje empatii, może odczuwać przebłysk winy z powodu okropnych rzeczy, które wyrządził innym. A to z kolei doprowadzi ich do jeszcze bardziej obraźliwych wobec innych. Aby zamaskować swoją winę i powstrzymać niewygodne uczucia, rzutując złe uczucia, które czują do siebie, na innych. Więc proszę cię, nie krępuj się zignorować wszystkich szczęśliwych i uśmiechniętych zdjęć narcyza w jego mediach społecznościowych. Zaufaj mi, to wszystko to jest maskarada. Gdybyś mógł rzucić okiem na to, co się naprawdę dzieje, zobaczysz, że narcyz jest smutny, samotny i nieszczęśliwy. Tak jak chcą, żebyś czuł się, tak jak wyrzucają cię, jakbyś był śmieciem. Proszę cię, idź dalej. Kogo obchodzi, czy narcyz dostanie karmę, czy też nie? Często wydaje się, że nadużycia, którymi narcyz nas związał, związały ich z nami. Dzieje się tak, ponieważ bardzo często jesteśmy związani z nimi urazami, czy też traumami. Musimy nauczyć się zdrowych sposobów na zerwanie tej więzi. Narcystyczne znęcanie się może prowadzić do ogromnej ilości traumy dla jego ofiar. Ważne jest, aby wyleczyć głębokie szkody psychiczne, jakich doznała ofiara narcystycznego znęcania się. To normalne, że chcesz się zemścić na kimś, kto spowodował u ciebie taki ból. To normalne, że chcesz zobaczyć osobę, która cię rzuciła, która otrzymuje karmę za ten cały ból, za wszystko, co tobie wyrządziła. Ale w przypadku narcyza po prostu lepiej żyć życiem wolnym od wszelkiego rodzaju nadużyć. Najlepiej byłoby odbudować poczucie własnej wartości i skupić się przede wszystkim teraz na własnym zdrowiu psychicznym. I pamiętaj proszę, jesteś wspaniałą osobą, godną prawdziwej miłości.